cześć, witam Was bardzo, bardzo serdecznie w nowym vlogu. Dzisiaj mamy wtorek i ja zaczynam tego vloga, ale nie wiem, jak on się potoczy, jak będzie długi, ile będzie trwał i tak dalej. Słuchajcie, z letniej sukienki wskoczyłam w dres, dlatego że z pięknej letniej pogody, 20 kilku stopni, zrobiła się ciapa, po prostu pada deszcz. Już jak wracałam do domu o 14, to już dosłownie ostatkiem sił zdążyłam dojść do domu, bo zaczęło padać. Właśnie sobie robię kawę i dzisiaj zrobię sobie kawę z tym oto syropem, który Wam pokazywałam. O smaku mam akurat migdałowym, ale chyba już gdzieś piłam ten syrop, bo ten smak jest mi znany, jak tak spróbowałam. Tak, dzisiaj mamy dużo planów, ale nie wiem, czy coś z tych planów wyjdzie, bo ja jak widzę, że pada deszcz, to po prostu od razu automatycznie cała moja ochota życiowa się kończy na cokolwiek. A jutro idę do pracy 10-18, więc też tak słabe godziny. No, ale coś tam na pewno porobimy, coś na pewno uda nam się zrobić. Znaczy mi w sumie. Także stwierdziłam, że tego vloga nagram. Chociaż już trochę siedzę na tyłku. I w ogóle to moja babcia w tym roku, dokładnie pod koniec czerwca, obchodzi swoje 75. urodziny i w ostatni tydzień czerwca jedziemy właśnie do mojej babci złożyć jej życzenia i w ogóle chcę, nie wiem co babci kupić na prezent i wymyśliłam sobie, już tak myślałam i wymyśliłam sobie, że zrobię jej boks. Także moim zadaniem będzie właśnie ogarnięcie tego boksa. Chcę kupić takie pudełko, najlepiej serce, i połowę tego pudełka będzie wyłożone czerwonymi sztucznymi różami, a druga połowa będzie wyłożona jakimiś owocami, warzywami, boże, warzywami, czekoladkami w sensie, czyli albo na przykład Raffaello z Ferrero Rocher połączę, coś takiego. No zobaczymy, ale taki mam plan, albo ewentualnie, jeżeli nie to, to zrobię boksa i do tych boksów właśnie dodam jakieś takie drobiazgi dosłownie, czyli kupię jakieś ładne, pójdę do Carmello i kupię jakieś fajne czekolady, takie po prostu słodkości, wiecie, coś takiego. Także plan jest taki. No i ogólnie jedziemy tylko tak naprawdę na jeden dzień coś tam porobić. Pospędzać trochę czasu z babcią i tak dalej, bo wiecie, ona jeszcze u nas nie była, więc może niedługo do nas wpadnie, a my jedziemy właśnie wtedy do niej. No i w sumie to tyle, co chciałam Wam powiedzieć. Tutaj ładne mam słońce, ładne mam światło tutaj, mogłabym nagrywać w kuchni, tu mam najlepsze światło. No, także idę oglądać filmik, właśnie oglądam Alice Vlog Channel i jej wyjście na Etnę z Kubą. Bo w ogóle to ja sobie uświadomiłam, że nie nagrałam Wam filmiku, w którym opowiadam Wam o kosztach i ogólnie o całej wyprawie do Sztokholmu, więc super. Ale ogólnie to chciałabym Wam właśnie troszkę poopowiadać o tym i zastanawiam się, czy robić filmik na ten temat. I chyba zrobię taki filmik właśnie podsumowujący ze Sztokholmu. Languska. Muszę go rozczesać, bo powiem Wam, że ja na przykład, jak gdybym jeszcze raz miała gdzieś jechać, to na pewno wcześniej obejrzę sobie, co warto, jakieś filmy, co warto zobaczyć, co warto zwiedzić. Chociaż my i tak naprawdę zwiedziliśmy praktycznie cały Sztokholm, bez jakichś wiadomo muzeum i tak dalej, bo raczej takich rzeczy nie, ale naprawdę zwiedziliśmy praktycznie cały ten Sztokholm, więc tutaj mega, mega fajnie. No, także może Wam o tym poopowiadam, tylko muszę się do tego przygotować, no i jeszcze muszę nagrać, jeszcze muszę nagrać kilka filmików na zapas. No ale dzisiejsza pogoda zdecydowanie pokrzyżowała moje plany. Także kawka, wlewam trochę tego syropu. Nie, zaraz za dużo, bo ja będę słodka jak fix, no ale dobra. I idę oglądać Alice Vlog Channel i zapraszam Was do oglądania tego vloga. Może jeszcze coś ciekawego się wydarzy? Mam nadzieję.
Okej, słuchajcie, ja już się wyleżałam. Czy w sumie chwilę oglądałam właśnie filmiki Alice i teraz zbieram się, bo przestało padać, więc zbieram się, idę do apteki, do Rossmana, do Pepco, do Aldi, no i gdzie tam mnie jeszcze nogi poniosą, tam pójdę. No ale ogólnie to dzisiaj właśnie chciałam takie, nawet nie na zakupy, tylko po prostu tak sobie przejść się, bo muszę wybrać jedną receptę w aptece. Może i pada? Nie. Muszę wybrać jedną receptę w aptece, koleżance. No i muszę i chcę iść do Pepco zobaczyć, co tam nowego, dlatego że ostatnio podczas małych remontów połowa mojej zestawy poszła. Nie powiem tego, co chcę powiedzieć, ale poszła na marne, bo miałam taką ładną tackę z Pepco, została uszkodzona. Miałam taką deskę ładną do drewnianą do właśnie na serii i tak dalej. I też ją szlak trafił, więc ogólnie to mam bardzo duże zapotrzebowanie na właśnie tego typu rzeczy. No i jeszcze muszę dokupić coś do prezentu dla Daniela Chrześniaka i jego brata. Także zabieram Was ze sobą, przebieram się z mojego dresiku. Chyba spodnie ubiorę, bo widzę, że tu ludzie w kurtkach, więc ogólnie... No, ubieram jakieś spodnie, jakąś bluzę i lecę na zakupy. Właśnie wróciłam z zakupów i pokażę Wam na szybko, co kupiłam, a tak naprawdę to są bardzo małe zakupy, wszystko jest potrzebne. Pierwsza rzecz to jest, w ogóle pierwsze zamówienie to jest z Rossmana i tutaj mamy płyn Fery o zapachu granata, tutaj mamy 900 ml za 9 zł, ale no wzięłam już taki jak był. Akurat ten. Tutaj mamy szaumę anti-dandruff z imbirem. To jest szampon dla mojego męża, bo już mu się kończy i on był 400 ml i zapłaciłam za niego 10,49 i dla mojego męża również dwa takie oto cosie. Ja mu zawsze, bo on bardzo lubi multivitaminy, ja mu zawsze kupuję oto. To jest multivitamina z Vital Caps. Ja to kupuję zazwyczaj w Dino, jak jestem u teściowej, bo tam wychodzi najtaniej. To kosztuje około 4 zł. No ale już mu się ostatnie opakowanie skończyło, a u teściowej będziemy dopiero w weekend, więc wzięłam jeszcze coś takiego. To jest w ogóle z Rossmana, z tej sermy Alta Farm. I ten jeden kosztował 3,50, więc wzięłam dwa. I to jest zinc and vitamin C. I tutaj mamy właśnie cynk z witaminą C o smaku. Tutaj chyba nie ma smaku. Tak, tutaj nie ma smaku, a tutaj mamy... co mamy? Jezu, czekajcie, bo się nie mogę. A tutaj mamy żelazo plus witamina 82 gram. I to mamy o smaku wiśniowym. Także to o smaku wiśniowym, a tutaj mamy cynk. Także takie coś. No i teraz szybko. 4 bułki, jedna bułka z czosnkiem, 4 jabłuszka i tutaj mamy taki kawałek arbuza. Tutaj mamy parówki na jutro na śniadanie. Tu mamy parówki wieprzowe, taka główka czosnku, bo się już skończy. Tutaj mamy dla mojego męża draże XXL kokosowe. Wzięłam też taki makaron fusilli, dlatego że jutro idę do pracy na 10-18 i wiecie, jakiś obiad by się przydało zjeść, a mam tylko tą zupę, więc stwierdziłam, że zrobię sobie po prostu ten makaron z... jeszcze mam trochę sosu. No i 4 razy góralki, ja kocham góralki i wzięłam jedne z czekoladą, jedne nugatowe, jedne kokosowe i drugie z czekoladą, więc wzięłam, bo były w promce i to w sumie całe moje zakupy. Okej, słuchajcie, ja właśnie nagrałam filmik, nagrałam haul lumpeksowy i wbrew pozorom myślałam, że nie będę miała co pokazywać, a się okazało, że miałam
masę rzeczy do pokazania, więc nagrałam filmik mega fajnie, bo ten filmik wymagał ode mnie nagrania już jakiś czas temu. Dzisiaj się tylko do tego zmotywowałam, zostało mi jeszcze dzisiaj do nagrania dwa. I muszę to zrobić, a już jest 18:30, więc muszę się streszczać. Jeden filmik jest gadany, siedzący, jeden haul, do którego też muszę się przygotować, więc nie gadam więcej. Holumpeksowy zobaczycie na kanale bodajże w poniedziałek. Znaczy wy pewnie już widzieliście, zanim zobaczyliście tego vloga, to na pewno. Więc ten vlog wyjdzie, znaczy ten vlog wyjdzie w piątek, a to było dzień wcześniej, w poniedziałek ten holumpeksowy. Prawdopodobnie tak będzie. No, także ja tutaj dopijam moją kolę zero, bo miałam jeszcze resztkę w lodówce, więc wypiłam coś zimnego. I pokażę wam na szybko, co kupiłam. Słuchajcie, do... kupiłam chłopakom na urodziny. Jeden dostanie taki motor, ogromny motor, po prostu, wiecie, do jeżdżenia, takie jak są te samochody, różne Mercedesy, to taki motor. A drugi dostanie takie Lego, coś takiego. I do tego jeszcze będzie gra w dinozaury, ale tą grę muszę wyciągnąć z komórki lokatorskiej. Natomiast tutaj mamy takie Lego, taki samochodzik do składania, bardzo lubi Lego. I do tego kupiłam jeszcze takie miodełki. Zawsze to jakaś słodycz. Ogólnie to oni to bardzo lubią, więc wzięłam im po jednej sztuce. I jeszcze jutro nie, ale jeszcze będę musiała się przejść, a może jutro, po pracy do Kika. I chcę kupić tam takie chrupki, bo widziałam chrupki z Psiego Patrolu, więc jeżeli to zrobię, to fajnie, a jak nie, to nie. I w sumie tyle, wszystko już mamy gotowe. Można jechać. I w ogóle wiecie, co jest najlepsze, że zrobiłam zupę tajską wczoraj wieczorem. Wczoraj wieczorem zrobiłam zupę tajską. I dzisiaj Daniel zjadł tą zupę, a ja przyszłam do domu i już skisła. Więc nie wiem w ogóle, o co chodzi, czy któryś ze składników był zepsuty, czy pierś kurczaka była po prostu nieświeża. No ja wiem, że jest gorąco, ale powiem wam, że chyba aż tak gorąco, żeby się zupa w jeden dzień zepsuła, to chyba nie, nawet nie w pół dnia, bo tak naprawdę wróciłam do domu o 14 i ona już była skisła. Myślałam, że będę miała obiad na dwa dni, a tu się okazuje, że jutro musimy znowu robić obiad. Ale ja dzisiaj zrobię sobie makaron i zrobię sałatkę grecką, więc dzisiaj jakieś tam jedzenie mamy, a Daniel na jutro będzie miał prawdopodobnie golonkę. I albo skrzydełka po prostu takie gotowe. No a coś w czwartek wykminimy, bo w czwartek wolne, to wiecie, coś wykminimy, nie? No, także to uciekam, sprzątać to i jak już mam dobrą pasę, to idę nagrywać od razu drugi filmik, żeby mi ta pasa nie opuściła. Filmik numer dwa nagrany, więc brawo! Miałam dzisiaj tyle planów, a udało mi się tylko nagrać dwa filmy, także mega brawo dla mnie, brawo ja. Jeszcze mi został jeden do nagrania. Jeżeli tego nie zrobię dzisiaj, to się świat nie skończy, ale pasowałoby to zrobić. To jest filmik, który odkładam tak naprawdę już od tamtego miesiąca do nagrania. No i muszę to zrobić, więc chyba teraz siadam. W ogóle dzisiaj był taki plan, że o 18:00 siadam i oglądam po prostu filmiki jakieś, albo oglądam jakieś coś w tym. A już jest po 19:00, a ja dopiero zaczęłam coś robić. Ale pocieszam się, że mam jeszcze wolny czwartek, więc w czwartek zrobię to, co sobie zaplanowałam na dzisiaj, bo jeszcze dzisiaj może nagram też ten filmik, bo co? Bo dzisiaj już mi się nie chce nagrywać filmiku, to jest raz. Po drugie to muszę jeszcze zrobić sobie makaron na jutro do pracy i muszę zrobić sałatkę, więc trochę mi to zejdzie, więc muszę i ugotować jajka jeszcze, więc trochę mi to zejdzie, więc dzisiaj odpuszczam, tak postanowiłam. Jeszcze muszę zrobić tu porządek z tymi rzeczami, więc dzisiaj odpuszczam, a jutro, a w czwartek
zabieram się za nagrywanie, ewentualnie jutro jak wrócę z pracy po 18, jeszcze będzie jasno, to sobie usiądę i na szybko po prostu nagram to, co mam nagrać, znaczy na szybko. Po prostu do tego filmiku muszę się przygotować, bo to co będą ulubieńcy, czyli ta seria nowa na moim kanale Fajne Rzeczy i właśnie muszę się przygotować, żeby ją nagrać, więc tak. I muszę jeszcze zmontować te filmy, więc naprawdę sporo tego. Jeszcze przede mną dzisiaj, więc odpuszczam i nagram to w czwartek, a ewentualnie jak nie, no to jak będę miała za 2 tygodnie pierwszą zmianę, to wtedy nagram, bo to jest i tak filmik na koniec tygodnia, znaczy na koniec miesiąca, tak? Więc pod koniec miesiąca będę ten filmik wstawiać, więc też pod koniec miesiąca on się pojawi. Albo nawet na początku następnego, więc no. Ale przede wszystkim vlogi muszę ponagrywać, bo trochę się ostatnio dzieje. No, dobra. To tyle, słuchajcie. To tyle, co chciałam powiedzieć. Idę ogarniać życie. Idę ogarniać przede wszystkim ten syf, który tu jest. Muszę zrobić zdjęcia 3 rzeczy na Vinted. Muszę je później wystawić, ale w ogóle jest akcja taka, że mają mi odblokować Vinted w piątek, więc może wtedy powystawiam. A to drugie konto, które mam na mojego męża, tam sprzedałam kilka rzeczy, ale na razie mi nie idzie tam za bardzo sprzedawanie, znaczy sprzedałam kilka rzeczy i na początku mi dużo szło, a teraz jakoś tak zastój jest po prostu chwilowy, czasami tak bywa, więc chyba zrobię tak, że zrobię te zdjęcia dzisiaj, ale właśnie ten drugi Vinted mam na Daniela telefonie, więc jak Daniel wróci, to prześlę mu zdjęcia i wstawię sobie te 3 rzeczy na Vinted i nie będę prowadziła 2 kont, bo po prostu zwyczajnie w świecie mi się nie chce, wiecie, na 2 fronty uderzać, bo to tutaj i tutaj, więc wolę na tym jednym koncie pracować, ale jeszcze coś tam wystawię do tego piątku, może coś się sprzeda, a jak nie, no to wtedy po prostu będę się martwić, albo po prostu przerzucać te, albo tamte zostawię rzeczy na tamtym koncie, a na nowe będę wrzucać nowe rzeczy. Dobra, także uciekam, idę montować te filmiki, bo one wymagają ode mnie montażu, zaangażowania i tak dalej, więc idę je montować i idę robić jeszcze sałatkę. Idę gotować makaron i sprzątam te rzeczy, także widzimy się później. Właśnie wróciłam do domu, dzisiaj już mamy drugi dzień tego vloga, bo wczoraj nie skończyłam nagrywać i słuchajcie, mam top, miałam wam pokazać paczkę z Answear, ale nie zdążyłam, znaczy nie zdążyłam, po prostu zapomniałam, ją otworzyłam i w tej paczce z Answear zamówiłam sobie taki top z Levisa. Kosztował, ogólnie to ja kupiłam komplet 2 koszulek, to jest, ja chciałam, może inaczej, poczekajcie, później się i wam opowiem. Chciałam sobie zamówić taki zestaw, białą i czarną koszulkę z Levisa z dekoltem w serek, bo ten typ t-shirtów jest moim ulubionym, czyli dekolt w serek, natomiast nigdzie nie mogłam znaleźć idealnego, dlatego że jak już był idealny, to nie było rozmiaru. Jak był rozmiar, to okazało się, że był taki. A jak już się okazało, że jest z dekoltem serek, to był tylko i wyłącznie albo 2 czarne, albo 2 białe. Więc zdecydowałam się, że zamówię po prostu 2 czarne, taki komplet 2 czarnych i komplet 2 białych i wymienię się z koleżanką. Ale zamówiłam ten komplet właśnie 2 czarnych koszulek i jedną koszulkę mam ja, a drugą moja koleżanka, która jest za granicą, ale przyjeżdża do nas za 2 tygodnie, więc wtedy jej po prostu przekażę tą koszulkę. A drugą białą koszulkę zamówiłam sobie na Vinted. Pani sprzedawała nową koszulkę właśnie z Levisa, nienoszoną i wyszła troszeczkę taniej niż zwykła, więc też super. Także tak. Dzisiaj mamy środę, ale taki mały piątek, dlatego że ja właśnie wróciłam do domu, jest w prawie 19. Byłam jeszcze na szybkich zakupach z Biedry, które wam zaraz pokażę, ale dzisiaj robimy sobie, słuchajcie, taką randkę z moim mężem. Mieliśmy mieć dzisiaj gości, mieli przyjść nasi znajomi, ale nie, niestety nie udało nam się dzisiaj spotkać. I dlatego właśnie dzisiaj robimy sobie randkę. Ja dzisiaj sobie kupiłam wino, będziemy pić winko. Mój mąż będzie pił drinka, ja będę pić wino. Zamawiamy sobie pizzę i siedzimy po prostu i oglądamy Netflixa. Taki dzisiaj szalony dzień. A jutro nie wiem, co będziemy robić. Ogólnie na razie dzisiaj cały dzień praktycznie pada. Teraz się zrobiła taka duchota, jest tak gorąco. A ja będę w długich spodniach.
No, ale ogólnie to nie wiem, co jutro będziemy robić. Może pójdziemy gdzieś na rowery, jak nie będzie padać. A jak będzie padać, to może gdzieś wyskoczymy, nie wiem jeszcze gdzie. Zobaczymy. Trochę mi ręka boli już. No, także idę troszeczkę ogarnąć, bo dosłownie mi zostały wypakowanie zakupów i tyle, bo właśnie przed chwilą sprzątał odkurzacz. I tylko jedyne, co muszę zrobić, to spakować nas, ale to jutro, spakować nas, dlatego że w sobotę z samego rana jedziemy właśnie na urodziny Daniela Chrześniaka, jedziemy na weekend, więc muszę nas po prostu spakować, zapakować prezenty i tak dalej. Także wszystko to muszę ogarnąć. A w ogóle jutro, słuchajcie, będę robić polędwiczki wieprzowe w whisky, więc odleję sobie trochę whisky i po prostu będę jutro robić taki, mam nadzieję, że fajny przepis. Kupiłam właśnie polędwiczkę wieprzową, bo w sumie, tak jak mówię, nie robię jakichś większych zakupów, wykorzystujemy to, co mamy w zamrażarce, bo mamy tego masę, więc jutro będę trochę właśnie tego wykorzystywać, ale polędwiczek akurat nie mieliśmy, więc kupiłam tylko polędwiczkę w sumie, a wszystko mamy, bo mamy świeżą pietruszkę, mamy i śmietankę musiałam dokupić, a resztę wszystko mamy, więc tak, więc będziemy działać, a także jutro na obiad robię właśnie takie polędwiczki z przepisu kwestii smaku. Jeżeli będzie dobry, to dam wam link na dole, żebyście sobie mogli też zrobić, ale to dam wam znać, czy było dobre, gdzieś tutaj napiszę, a tymczasem zbieram się, bo muszę zmontować filmy, zamówić pizzę, jeszcze te zakupy ogarnąć, więc idę to teraz robić, idę się kąpać i dziki wieczór spędzamy z Netflixem, także taki dzisiaj dzień. Na razie uciekam rozpakowywać zakupy, idę wam pokazać, co kupiłam. Szybki haul, bo i tak mam tutaj lody, to już mi tak się roztopiły. Cola Original, chciałam spróbować tej Intense, bo w sumie szczerze powiedziawszy nigdy jej nie próbowałam, więc to. 4 razy bułki na jutro na śniadanie i na piątek. Tutaj mamy ser mozzarella tarty, on będzie super do makaronu, który właśnie sobie wzięłam do pracy. Tu mam 2 razy lody moje ulubione, to są te lody firmy Marletto, owoce leśne, 2 sztuki. Taką golonkę dla mojego męża na kolację na jutro albo na piątek, znaczy na jutro albo na piątek. Prima, co? Śmietanka 30 do jutra, na jutro na obiad, do tego polędwica wieprzowa. Ja wzięłam 0,5 kg, ale słuchajcie, 2 dychy. Także jutro na obiad i do tego 2 razy makaron penne, bo był na promocji po 3,50, jak się kupiło 2, więc takie oto moje szalone zakupy. Okej, słuchajcie, wszystko już wam pokazałam, co kupiłam. Pokazałam wam, co kupiłam w Biedronce. W tej chwili się z wami żegnam. Miałam nagrać wam kolejny raz pielęgnację twarzy, ale zrobię to w kolejnym vlogu albo w oddzielnym filmiku, jeszcze zobaczę. Natomiast jak na razie dziękuję wam za obejrzenie tego vloga. Mam nadzieję, że spodobał wam się. Zachęcam was do komentowania, bo zawsze te komentarze mnie motywują i zawsze chce mi się bardziej nagrywać po prostu, jak komentujecie. Także dziękuję za oglądanie. Widzimy się w kolejnym filmiku. Pa!